Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, bądź też zimowe, jak to lubi je nazywać. To też czas, kiedy oprócz jakichś zakupów, czasu spędzanego z rodziną, bardzo często oglądamy Kevina w Nowym Jorku. I dzisiaj, tak samo jak Kevin, wybierzemy się do Nowego Jorku, ale nie po to, żeby walczyć z przestępczością, ale po to, by porozmawiać o demokracji bezpośredniej i o referendum. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Lub Bezpośrednio. Z tej strony mówi do Was Agata Kępa, a dziś moim gościem jest... Tomasz Synowiec, witam serdecznie. Cześć Tomku. Cześć. Powiedziałam, że będzie mowa o referendum, powiedziałam, że w Nowym Jorku, ale tak trochę chyba przekłamałam fakty, bo będzie mowa o referendum w Nowym Jorku w stanie, a akcja Kevina w Nowym Jorku dzieje się w New York City, więc... Aczkolwiek New York City również jest w stanie Nowy Jork, więc to nie jest taki problem, jak byłby w przypadku Waszyngtonu. Tak, tak, więc rzeczywiście, no tutaj w takim razie obracamy się mniej więcej w tym samym miejscu, tylko trochę poszerzone. Jesteśmy w takim razie w stanie Nowy Jork. Tam, podobnie jak w wielu innych stanach, odbyło się w listopadzie referendum. Kiedy ono dokładnie było, czego dotyczyło? Referendum odbyło się 7 listopada, tak jak i bardzo wiele innych referendów, bo tego dnia na poziomie tylko stanowym odbyło się aż 28 takich głosowań, z czego 2 odbyły się w Nowym Jorku i oba te referenda dotyczyły kwestii tematycznie podobnej, to znaczy kwestii dyscypliny budżetowej, pewnego limitu długu, tylko w odniesieniu do różnych kwestii i różnych jednostek. To jedna kwestia, to może do tego przejdziemy za chwilę, też pośrednio dotyczyła kwestii, która długo trwa, długookresowo może mieć wpływ na spadek przestępczości, chociaż raczej mówimy o bardzo słabej zależności. Natomiast jak rozmawialiśmy poprzednio, no to rozmawialiśmy o Ohio i rozmawialiśmy o referendum w sprawie aborcji, o referendum w sprawie marihuany. I to są te kwestie, które kiedy odbywają się już głosowania w Stanach Zjednoczonych, no to, zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, to one budzą najwięcej emocji. Rejestrują się bardzo liczne podmioty, bardzo duże środki finansowe są wydawane, zresztą jak ostatnio rozmawialiśmy o Ohio, to w tym roku w Ohio na referendum aborcyjne wydano największe kwoty ze wszystkich referendów, które się w USA odbyły. No i po prostu budzą emocje, przyciągają uwagę mediów, liczne strony sporu mamy, aktywną bardzo kampanię. Natomiast referenda z Nowego Jorku pokazuje nieco inne oblicze referendów. Jakie to jest oblicze w takim razie? Tak, chodzi mi o to, że właśnie że to pokazuje, że referenda mogą się odbywać w tych takich kwestiach, które niekoniecznie mają aż tak wysoką temperaturę sporu, mogą rozstrzygać o bardziej kwestiach, które ja nawet określiłbym kwestiami po trochę technicznymi. Bo to jest, już schodzimy do poziomu, gdzie jakby ten merytoryczny, kierunkowe decyzje zaczynają wchodzić w kierunek technicznych. Zacząłbym od tego w ogóle, dlaczego te referenda, zanim powiem, czego dotyczyły, jaki był wynik, dlaczego te referenda w ogóle się odbyły? Ponieważ oba te referenda były referendum w kwestii konstytucyjnej. I w stanie Nowy Jork procedura wygląda tak, że aby zmienić konstytucję, najpierw legislatura stanowa obie izby musi na 2 kolejnych sesjach, czyli najpierw na jednej sesji Izba i Senat przegłosować propozycję i później na następnej muszą ponownie to przegłosować i tak się też stało w obu przypadkach tym razem, a później ta decyzja musi być obowiązkowo przez obywateli zatwierdzona w referendum. Być może nie zdecydowano by się na to referendum, gdyby nie było takiego obowiązku. Natomiast wskazuje na to, że jakby jest to po prostu obowiązek, jeżeli chce się wprowadzić jakieś zmiany do konstytucji. Co oczywiście, no ja jestem wielkim fanem tego rozwiązania. W Polsce mamy tylko możliwość taką, to nie jest obowiązkowe, tylko niektóre podmioty mają prawo zawnioskować, że jeżeli one chcą, no to zrobimy referendum i też nie co do całej, tylko do części konstytucji. Natomiast tak jak już wspomniałem, oba głosowania dotyczyły dyscypliny budżetowej.
To jest kwestia, którą również w naszej konstytucji znajdziemy, bo u nas jest ten limit, że nie więcej jak 60% naszego PKB może być zadłużenie i ten limit mamy wpisany do konstytucji. Natomiast w stanie Nowy Jork pierwsze głosowanie dotyczyło limitu zadłużenia, jakie mogą przyjąć okręgi szkolne w małych miejscowościach, a drugie dotyczyło kwestii wyłączenia z ogólnego limitu długu dla hrabstw w kwestii kanalizacji. Więc od aborcji do kanalizacji widzimy, że to jest bardzo duża odległość tematyczna. Tak, duży rozstrzał. To też pokazuje, że tak naprawdę poprzez demokrację bezpośrednią jesteśmy w stanie podejmować przeróżne decyzje. To jest praktyka, która jest obecna nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale mniej lub bardziej polaryzujących kwestii, mniej lub bardziej kwestii kontrowersyjnych, światopoglądowych, czy bardziej merytorycznych i technicznych. Dotyczą też referenda, czy to w Szwajcarii, czy na przykład referenda w Niemczech, nie oczywiście na tym poziomie ogólnokrajowym. O nich też tak już było po części na kanale, więc demokracja bezpośrednia może być środkiem, żeby decydować o bardzo, bardzo różnych kwestiach, nie tylko o tych najistotniejszych i najbardziej kontrowersyjnych, ale też o tych po prostu technicznych na co dzień. I mam takie wrażenie, że czasami nawet techniczne kwestie mogą trochę bardziej zmienić w praktyce naszą codzienność niż te kwestie, które mogą się okazywać bardziej kontrowersyjne. Tak, ja bym nawet powiedział, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, jak wiele może to zmienić w naszym życiu, ale samo wprowadzenie zasady, że jeżeli zmieniamy jakąś regulację, w tym przypadku konstytucyjną, czyli jednak pomimo tego, że te kwestie mogą się wydawać błahe, no bo kanalizacja, chociaż myślę, że jakby ktoś żył w czasach sprzed kanalizacji, to może docenilibyśmy bardziej wagę tego zagadnienia. No ale dzisiaj wydaje nam się kwestia dosyć błaha. Natomiast samo zapisanie zasady, że jeżeli zmieniamy coś w konstytucji, to obywatele muszą zaakceptować tę zmianę, uważam za bardzo pożądaną. Przecież cała idea konstytucji bardzo silnie wiąże się z kwestią umowy społecznej. No to jeżeli mamy umowę społeczną, która wiąże społeczeństwo, no to chyba zmiany w tej umowie powinny być akceptowane obostronnie, a nie tylko przez jedną stronę, czyli przez rządzących. Wydaje mi się, że to jest taka naturalna, także filozoficzna podbudowa. Natomiast wracając do Nowego Jorku i to do całego stanu, a nie tylko miasta, no to właśnie pierwsza kwestia i pierwsze głosowanie dotyczyło edukacji i limitu zadłużenia dla okręgów szkolnych. No i to jest właśnie ta kwestia, gdzie ja tam mówiłem, że jakiś tam niewielki pośredni związek z walką z przestępczością jest, no bo generalnie wyższy poziom wykształcenia edukacji powoduje, że przestępczość jest niższa, a... Właśnie byłam ciekawa, jak to w takim razie powiążesz, czyli jest tam, a poza tym Kevin też chodził do szkoły, a my mówimy tutaj o szkole. Też no myślę, że jak mówimy o zwalczaniu przestępczości przez poprawę jakości edukacji, niekoniecznie to mamy na myśli. Natomiast tutaj ta kwestia dotyczyła tego, w dodatku dotyczyła tego podwójnie, ponieważ zmiana dotyczyła zniesienia specjalnego, niższego limitu, które mają generalnie okręgi szkolne w małych miejscowościach. Tam to było trochę bardziej rozpisane, ale już te wszystkie hrabstwa, gminy i tak dalej nie będę się zagłębił. Natomiast generalnie, definicyjnie to się sprawdza do tego, że jest to okręg szkolny w miejscowości poniżej 125 tysięcy mieszkańców. I w tych okręgach limit zadłużenia wynosił 5% tego, co w danym okręgu przychodziło z podatków od nieruchomości. Tak w uproszczeniu, bo tam jeszcze oczywiście różne limity, techniczne kwestie. To nie jest rozmowa o limitach zadłużenia, tylko właśnie o kwestiach demokracji, tylko chcę pokazać, dlaczego to było ważne. Natomiast w innych miejscowościach, na przykład w dużych miastach, limity na te okręgi szkolne wynosiły 10%.
A nie muszę chyba dodawać, że w większych miastach ten dochód i tak jest większy. Nawet jeżeli rozmawiamy o tym samym procencie, co w naturalny sposób prowadziło do tego, że no te wydatki i jakość tego szkolnictwa poza tymi obszarami największych miast, największego miasta i innych dużych miast w stanie, w tych mniejszych okręgach była niższej jakości, co też przy strukturze demograficznej zamieszkania w Stanach Zjednoczonych powodowało, że to właśnie ci biedniejsi często paradoksalnie wpadali jeszcze do szkół, które miały mniejsze możliwości zaciągania tego długu na przykład na jakieś inwestycje, rozwój, czy to hali sportowej, jakiś remont, zapewnienie środków, bo to dotyczy po prostu takiej codziennej, bieżącej administracji. Tutaj też warto zaznaczyć, że istnieje możliwość pewnego omijania tego długu, podwyższania tego długu. Natomiast wtedy musi się to odbyć również w głosowaniu. I 60% głosujących musi zaakceptować to podniesienie tego limitu. Oczywiście tam też to nie jest tak, że można dowoli jej podnosić, ale jakby też pokazuje, że tu społeczności mają taki duży wpływ. I też pewnie, jak już przy amerykańskiej popkulturze jesteśmy, no to jeżeli ktoś ogląda dużo seriali, ja tam wielkim ekspertem się akurat w tym temacie nie czuję, to jeżeli oglądam jakieś seriale, gdzie są osoby, które mają dzieci w szkołach, to być może kojarzę takie rzeczy jak po prostu wybory do samorządu szkolnego, gdzie po prostu normalnie toczy się kampania i ludzie po prostu normalnie głosują. To nie jest tak jak w naszych szkołach, gdzie samorząd to jest znaleźć chętnych na zebraniu rodziców, gdzie chętni to są ci, którzy się najmniej sprzeciwiają. Tylko to jest naprawdę tak, że te władze tych okręgów szkolnych czy też szkół na różnym poziomie, po pierwsze one w Stanach Zjednoczonych i to w całych Stanach w większości, są pewne wyjątki, ale w zdecydowanie ponad 90% oni są po prostu wybierani w wyborach i oni efektywnie zarządzają tymi szkołami, zarządzają okręgami szkolnymi, mają nawet wpływ w zależności od stanu pewien na program nauczania. Więc zakres tej władzy jest relatywnie duży. No i przy okazji tego można się zgodzić na takie swoiste referendum szkolne, znaczy szkolne, w okręgu szkolnym, bo to jednak nie uczniowie decydują, na takie swoiste zaakceptowanie podwyższenia limitu długu. Natomiast tutaj chodziło o to, żeby z Konstytucji Stanu Nowy Jork skreślić ten zapis o tych niższych progach dla mniejszych miejscowości, żeby te okręgi szkolne miały taki sam limit przyjęty, jak dotychczas miały przyjęte te większe okręgi szkolne. No i w ten sposób jakby ta propozycja została zaakceptowana. Zagłosowało za tym 65% osób, gdzie to się może wydawać, że to jest duża przewaga. Natomiast to, na co ja zwrócił uwagę, 35% zagłosowało przeciwko i właściwie przy obu głosowaniach ten wynik był bardzo podobny. Jakby kampania była niewielka, jak już wspominałem, to nie była kwestia, która budziła jakieś wielkie emocje, ale w zasadzie nie było prowadzonej kampanii przeciwko. A pomimo tego jednak 35% osób jest przeciwko, co pokazuje, że po pierwsze nie zawsze nastroje społeczne odzwierciedlają to, co prezentują organizacje pewne wybrane do reprezentowania tej pośredniej demokracji. No i druga kwestia to jest akurat, wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych jednak kwestia tego takiego konserwatyzmu fiskalnego i niewydawania ponad miarę z budżetu, to jest coś, co się mocno trzyma. Zresztą u nas dyskusje o długu, tylko u nas akurat na poziomie ogólnopaństwowym też w ostatnim czasie były na topie. Tak, no też były na topie pewnie ze względu na wybory parlamentarne i że potencjalny przyszły rząd, który wkrótce ma zostać wybrany, ten rząd opozycji jeszcze, nie już, nie tak, opozycji. Jeszcze opozycji. Jeszcze, tak, demokratyczno, liberalno-lewicowej, jak jest nazwana, to on też mówił, że tam ostateczne decyzje będą podjęte w zależności od stanu finansowego państwa. Chciałam się odnieść właśnie do tych seriali, bo pamiętam właśnie kilka takich, w których była jakoś ta kwestia gdzieś tam przemycona, no i rzeczywiście w tych szkolnych samorządach, radach rodziców to ma dużo większe znaczenie, ma bycie tam. Znaczy samorządy szkolne to jest jeszcze coś innego, to jest kwestia władzy uczniowskiej. Jakby
nie jestem tutaj takim w pełni ekspertem. Wiem, że na pewno mają większe kompetencje niż w Polsce. Tak, ale jeśli chodzi o te rady rodziców, to rzeczywiście jakby się pojawiły takie wątki w popkulturze, czy to gdzieś bokiem w Park and Recreation, chociaż to bardziej jest serial, który się skupiał na Urzędzie Parków i Rekreacji, ale to była taka, było takie małżeństwo dewotów, powiedzmy, którzy też bardzo chcieli silnie wpływać nie tylko na szkoły, ale na całą gminę, na to, jak tam wygląda edukacja seksualna w zakresie aborcji, religii. No i z drugiej strony na przykład w Gotowych na Wszystko, kiedy desperatki zostawały jakby w szkołach dzieci, czasami z własnej woli, czasami bardziej tym obarczone jako taki niechciany spadek też szefowymi tych rad rodziców, powiedzmy, i z tym też się wiązały przywileje tak naprawdę, jak na przykład miejsce, lepsze miejsce parkingowe, czy właśnie jakieś możliwość podejmowania decyzji. No a u nas raczej chcemy jako nauczyciele czy rada pedagogiczna, żeby rodzice się zjawili. U nas przede wszystkim są kuratoria podległe ministerstwu, nie ma władz okręgowych i rady rodziców też, no nie wiem czy wszędzie, no bo tak jak mówię, nie jestem ekspertem od całego systemu edukacji w Stanach Zjednoczonych, tylko bardziej od tych ustrojowych kwestii, ale po prostu mają mniejsze kompetencje. No i to też jest jednak moim zdaniem ważne, że nawet na tym niższym poziomie ta demokratyczność działa. Tak, tak. No rzeczywiście mam wrażenie, że ta demokratyczność w szkołach, jeśli chodzi o wybór rodziców, które jest bardziej zaangażowane, jest mniejsza, chociaż w ramach jakby też Polski te rady też mają kompetencje, bo chociażby przedstawiciele rady rodziców decydują o wyborze dyrekcji szkoły, wyborze dyrektora bądź dyrektorki, tej osoby, która pełni tam w szkole, powiedzmy, naczelną, szefowską funkcję. Także jakaś tam część kompetencji jest, oczywiście nie tylko oni, bo tam szereg innych osób też głosuje, ale są też jakby dopuszczeni do czegoś innego niż organizowanie studniówki. Tak, natomiast druga kwestia, drugie referendum w stawie Nowy Jork dotyczyło, tak jak mówiłem, wydatków związanych z kanalizacją i co ciekawe, nie było to pierwsze referendum i w ogóle ono nie dotyczyło wpisania limit tego, no bo są limity zadłużenia dla poszczególnych jednostek przewidziane i tak jak wspomniałem, wydatki na kanalizację już od dłuższego czasu, od 1963 roku są wyjęte spoza tego limitu. Po prostu wydatków na ten obszar do limitu nie liczymy. I w Konstytucji Stanu Nowy Jork to jest zapisane tak, że to jest zapisane na 10 lat. Znaczy na 10 lat, to znaczy to jest do konkretnego roku wpisane. I kiedy wprowadzono to w 1963 roku, zapisano to do 1973 roku. Natomiast w praktyce od tego momentu co 10 lat za każdym razem pojawiała się propozycja, żeby tą sytuację przedłużyć. I jako, że kolejne 10 lat upłynęło, także w tym roku się ta propozycja pojawiła. Tak, mamy rok z trójką. Tak, i ponad 62% również tutaj, przy też niewielkiej kampanii po obu stronach i raczej takich oficjalnych zachętach władzy, żeby jednak głosować na tak, poparło wprowadzenie tej zmiany do konstytucji, która po prostu przedłużała ten stan obecny, który w innej sytuacji po prostu straciłby moc prawną obowiązującą, no bo przepis był wpisany do danego momentu obowiązywania w konstytucji. No, co można zwrócić uwagę ciekawego, to jest kwestia tego, że na tak to był drugi najwyższy wynik w historii tych głosowań od 1963 roku. Znaczy wyższy wynik był tylko kiedy to wprowadzono w 1963 roku, a tak to wszystkie inne wyniki zawsze były niższe. I też no, było jedno głosowanie, gdzie tam to minimalnie przeszło, 50,5% zagłosowało tylko na tak za przedłużeniem. Ciężko mi jest ocenić, no bo też na co dzień z polityką stanu Nowy Jork aż tak bardzo się nie zajmuję, skąd taka duża zmiana społeczna przy braku większej kampanii. Natomiast tak roboczo wydaje mi się jedną z możliwych hipotez, że być może jest to kwestia tej zmiany popandemicznej, tego generalnie skutków pandemii, które zostały wywołane, no i że takie wyłączenie poza budżetowe może się wydawać w takiej sytuacji sensowniejsze. Natomiast zwróciłbym uwagę, że jakby
Tutaj dotyczy to kwestii kanalizacji i oczywiście kiedy to wprowadzano to po to, żeby z tego programu skorzystać. Tam też chodzi o kwestie możliwości różnych dopłat, uzyskania dopłat, dzięki czemu tą kanalizację w całym stanie bardzo rozpowszechniono. Natomiast mimo, że nie dotyczy to kanalizacji, to w kwestii, która może nam się wydawać jednak dużo istotniejsza i budząca większe emocje, w Polsce przecież w tym roku i w zeszłym roku pojawiła się propozycja, żeby analogiczny przepis, tylko dotyczący wydatków wojskowych wpisać. Prawo i Sprawiedliwość, kiedy Rosja zaatakowała pełnoeskalowo Ukrainę, zaproponowało, żeby wprowadzić taki przepis, że wydatki na wojsko nie liczą się do tego limitu zadłużenia, który mamy wpisany w konstytucji, do tego limitu. No i to jest pod względem, mimo tematyki innej, jakby systemowo rozwiązanie takie samo. Ja na przykład byłbym bardzo zadowolony, gdyby za każdym razem tego typu zmiana, oprócz tego, że politycy się zdecydują, że tak, decydujemy, zgadzamy się na to, żeby taka zmiana była również poddana pod ocenę obywateli, wyborców, czy uważamy, że to rozwiązanie jest sensowne i należy je przyjąć. No i fajnie by było, gdybyśmy takich zmian się kiedyś w Polsce doczekali, żeby tak jak w stanie Nowy Jork, tego typu zmiany były konieczne, bo tak jak przypominam, mimo że to się może komuś wydawać błahe, to jest kwestia, która jest zapisana w Konstytucji stanu Nowy Jork. To nie jest kwestia ustawowa, bo tak jak ostatnio mówiliśmy o referendum w Ohio, to o ile aborcja dotyczyła kwestii konstytucyjnej, to kwestia marihuany dotyczyła kwestii ustawowej, czyli miała jakby w hierarchii aktów źródeł prawa niższy priorytet, była niższa rangą. Natomiast tutaj mówimy o kwestiach konstytucyjnych, zapisanych w Konstytucji. No i no chyba z tym trzeba zostawić naszych widzów z taką refleksją, że fajnie by było, gdybyśmy czerpali z tych doświadczeń i pomyśleli o tym, żeby każda zmiana Konstytucji w Polsce wymagała zatwierdzenia w referendum, bo nawet jeżeli mieliśmy te zmiany w polskiej Konstytucji, również rzeczy, które nie były fundamentalne, choćby kwestia wprowadzenia tego europejskiego nakazu aresztowania, czy kwestii możliwości kandydowania na posła osób skazanych wyrokiem, no to nie widzę problemu w tym, żeby takie decyzje były zatwierdzane w drodze referendum, że po pierwsze budować świadomość, po drugie, że po prostu było tak, że obywatele mają prawo stwierdzić, że im się jednak ta decyzja, nawet jeżeli komuś się wydaje błaha i niepotrzebna do akceptowania, obywatele powinni mieć prawo powiedzieć, a my uważamy inaczej i nam się to nie podoba. Cieszę się, że wybrzmiała w ogóle zupełnie inna kwestia, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią, o referenda, że te głosowania nie muszą być takimi głosowaniami na zawsze, czy dopiero jeśli decydujemy się na jakieś weto ludowe albo na odwołanie, tylko jest też ta opcja po prostu czasowego uchwalania jakichś rozwiązań. Mam wrażenie. To znaczy w polskim prawodawstwie też istnieje taka opcja, no tylko u nas to jest w drodze legislacyjnej przez demokrację przedstawicielską. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że myślę, że jeszcze nie wybrzmiało na kanale, że jest tak też dużo opcji po prostu, bo to jest kolejna z nich, która się powtarza, która się pokazuje, jeśli chodzi po prostu o rozwiązania, które mogą iść za referendum, także się okazuje, że można głosować i o aborcji, i o prohibicji, czyli takich kontrowersyjnych rzeczach, o czym było na kanale, ale można też... O limitach zadłużenia w przypadku kanalizacji. Tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę w takim razie. Dzisiaj tak z innej strony. Do Stanów Zjednoczonych może jeszcze na pewno wrócimy. Na pewno jeszcze wrócimy, no bo z samego 7 listopada zostały nam 24 głosowania do omówienia. Czyli jeszcze trochę tych głosowań jest. Może się wyrobimy do końca roku, żeby je omówić. A z tej strony na kanale lub bezpośrednio mówili do Was Agata Kępa i Tomasz Snowiec.